Zwolnienie z WF-u w Esce Rock. Ćwiczeń unikają. Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. Mam doniesienia z Chin. Z daleka. Jak to trzeba uważać, słuchaj, z kim się żenisz, z kim. No dlatego ja też bardzo tak uważam, że nic musisz. To weź od Renaty zdjęcia sprzed paru lat. Koniecznie. Przepraszam, tylko bez prywaty, dobrze? Jasne. Oczywiście, że Jing Feng wziął sobie za żonę piękność, 38 lat, Chińczyk. Jing Feng to jest mężczyzna? Tak. Dałbym wszystko, że Jing Feng to kobieta. Jing Feng, tak, nawet. Jing Feng. No i gdy urodziło się pierwsze dziecko, to on zakrzyknął ze zgrozy, bo było strasznie brzydkie. Mhm. Ale bogate pary w Chinach mogą mieć więcej niż jedno dziecko, pod warunkiem, że zapłacą. A potem zapłacą. Więc zabrał się do roboty, kolejne, trzecie i wszystkie były strasznie brzydkie. Więc zaczął się denerwować, no. A on był bardzo ładny, żona również. Zobacz na zdjęciu. Pokaż. Oboje bardzo ładne. Rzeczywiście a ładnie. Dzieci jak świnki. Dzieci taki się ma... No nie, 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 nie. Znaczy dzieci rzeczywiście troszeczkę, jakby trochę no... Troszeczkę tak. I, no, i w końcu się wkurzył, że może go zdradza. Może to podróbki, bo w Chinach dużo podrabiają. Właśnie, słuchaj, że go zdradza. Żona zaczęła płakać, nie, w końcu wyznała mu prawdę, że po prostu parę lat wcześniej zrobiła sobie kilka operacji plastycznych. Tak naprawdę to była strasznym potworem. I wyobraź sobie, że on ją pozwał, rozwiódł się i kazali jej jeszcze zapłacić 120 tysięcy odszkodowania na rzecz matki. Bardzo dobrze, wreszcie sprawiedliwość. Tak jest, oczywiście. Bardzo dobrze. Nie, bo my nie możemy być nabierani. Wy nie. Potraficie udawać wszystko. Orgazmy, urodę. Wszystko. A my tylko potrafimy udawać całe związki. Zwolnienie z WF-u.